Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić It'll Do. Jest to przygodowa gra studia Ludocity. Tytułowa bohaterka podróżuje ze swoim pomocnikiem po dziwnej wyspie, pełnej skarbów i przedziwnych mieszkańców. Szybko dowiadujemy się, że będzie to jej najciekawsza podróż w życiu. Mamy tutaj do zbadania podziemia jaskinie. W nich znajdują się ukryte przejścia i wszędzie mamy piękną, niesamowicie rysowaną ręcznie grafikę. I zagadki do tego. Brzmi zachęcająco, a jak jest w praktyce? Uwierzcie mi, lepiej niż na papierze. Naprawdę gra jest bardzo przyjemna, a zagadki urozmaicone. Musimy sobie przesuwać takie elementy ze strzałkami u góry, a gdy widzimy tutaj przejście zielone zablokowane, no to uderzając w nie mamy tutaj wskazówkę, gdzie mamy się udać. Aktualnie jest to tutaj ten stos drewna. Dzięki temu, że zabieram ze sobą ogień poprzez mój key, no to drzwi się otwierają. Teraz mam tutaj takie kamienne pale, które nie chcą mnie niestety przepuścić. Będę musiał uderzyć w dwa te śpiące stożki i dzięki temu pale znikają, a ja mam otwarte przejście. Jak widzicie, mam tutaj teraz mojego pomocnika. On za każdym razem, gdy dzieje się coś ważnego w grze, rozmawia z moją główną bohaterką i dzięki temu teraz jest taka dziwna, śmieszna sytuacja, gdy on mówi o tym, żeby ta bohaterka przestała jeść to serce, no ponieważ ono żyje. I dodatkowo upuścił je ten stwór na ziemię. A tutaj ta bohaterka powiedziała o zasadzie 5 sekund. Oczywiście zasadę 5 sekund wszyscy znamy, że jeżeli coś upadnie na ziemię, to mamy te 5 sekund, żeby to podnieść. Pierwszy labirynt za nami i my sobie przechodzimy dalej. Tutaj będzie sklep, w którym niestety nic nie będę mógł jeszcze kupić, ale wejdę do niego. Zobaczcie, tutaj mamy takiego pirata, który oferuje nam swoje skarby znalezione wokół całej wyspy. Niestety nie stać nas na nic. Tutaj mamy różdżki i miecz, ale w tym momencie nie możemy nic zakupić. Udajemy się zatem dalej. I tu są takie koła, które będą wskazywać nam, ile jeszcze podziemi musimy ukończyć, aby przejść całą grę. Wracamy sobie na lewą stronę i pójdziemy dzięki temu do góry. Spójrzmy jeszcze na mapę, w którym miejscu się znajdujemy. Oczywiście, jak widzicie, u góry jest coś ciemnego, jakieś czarne miejsce, dlatego też udam się tutaj. I tu będzie czekać mnie jeszcze więcej zagadek. Oczywiście są takie miejsca, w które nie będę się mógł udać. Tutaj, żeby rozwalić te bomby, będę musiał niestety użyć sobie ognia. Aktualnie nie mogę go jakoś zabrać ze sobą, dlatego też potrzebuję przejść sobie w inne miejsce. Tych dziewczynek, tak jakby lustrzanych odbić mojej bohaterki, ale w kostiumach żaby, też nie mogę aktualnie zabić, ponieważ znajdują się one za kolcami. Dlatego też jeszcze tutaj jest historia z tym posągiem. Dlatego też nie będę mógł jeszcze nic z nimi zrobić w tamtym miejscu, ale tutaj spokojnie mogę je likwidować i dzięki temu przechodzę sobie dalej. Otwieramy przejście. Drzwi się otworzyły w zupełnie innym miejscu, dlatego muszę się tam udać. Tutaj mam potrzebę zabrania ze sobą ognia. Dlatego też potrzebuję, żeby przedostać się w inne drzwi. Otworzymy sobie to w taki sposób i tutaj zabiorę za sobą ogień. O, niestety trochę się uszkodziłem. Zabieram ogień i dzięki temu rozpalam te drewna. Mam gotowe przejście dalej. Zobaczcie, mapa jest ogromna, jest to pierwsze podziemie, pierwszy poziom w zamku. Naprawdę jest tutaj bardzo dużo do roboty. Przesunę sobie ten i ten kamień i ten lodowy kamień mi tutaj pozwala na to, żeby ugasić ogień. Pięknie, możemy iść sobie dalej i mam nadzieję, że dojdziemy do takiego miejsca, kiedy moja bohaterka uzyskuje bardzo pomocną rzecz, a mianowicie ognisty miecz.
Ten ognisty miecz pozwala mi bez brania ze sobą ognia rozwalać bomby oraz rozwalać inne elementy, które potrzebują ingerencji ognia. Zobaczcie, mam równe 200 monet, dlatego też być może będę mógł sobie zakupić coś. O! Tutaj jest dziewczynka, która chce mi zabrać te monety, ale ja się nie poddam. I mam pierwszy skrawek. Tipsy Tips, to jest taka podpowiedź na papierze. Czy ja tutaj mogę coś zrobić? Przesunę sobie zatem to. Niestety teraz nie będę mógł nic zrobić. Powinienem sobie rozwalić tutaj ten kamień z lewej, dlatego też cofnę się i wejdę sobie w to przejście, które tutaj dla mnie jest przygotowane. To zakończę to pierwsze podziemie i ja teraz mogę sobie przejść znowu dalej do sklepu. Zobaczymy, co mnie czeka w sklepie. Czy stać mnie na coś? Oczywiście, że tak. Pięknie. Zakup miecza był konieczny. No i zobaczcie, coś spadło na moją bohaterkę i ona z jej swoim pomocnikiem przelatuje dalej. Do wnętrza wulkanu tym razem. Jak ja mogę wykorzystać swój miecz? Dlaczego nie mogę tego zrobić? Nie wiem, ale zaraz się dowiemy. Tutaj nie mogę nic poprzesuwać, ale mam nadzieję, że zaraz będę mógł zabrać ze sobą ogień. Tutaj czeka mnie skrzynia i jest ognisty miecz. Genialnie. Dzięki temu będę mógł sobie zapalać te stosy drewna, torować przejścia, rozwalać bomby. I dzięki rozwalaniu bomb zabijać przeciwników. Zobaczycie zaraz tutaj u góry, jak mogę rozwalić sobie przeciwnika. Tutaj mam bombę, zabiorę ją do góry i wrzucę oczywiście na tory, po których porusza się ten przeciwnik. O, zobaczcie, pięknie, on uderzył o bombę. Nie musiałem nawet się trudzić tutaj z przesuwaniem tych kamiennych oraz lodowych bloczków i dzięki temu mogę podróżować dalej. Tutaj taka mała zagadka, nie jest to jakieś niesamowicie skomplikowane. Pięknie, przy użyciu mojego miecza mogę rozwalać te lodowe bloczki i dzięki temu, że mam tutaj bomby, będę mógł przedostać się dalej. Zauważcie, jak przyjemnie zmienia się muzyka. Jest to bardzo miły element tej gry. O, rozwalamy tutaj bombę. Uciekam oczywiście, żeby nie stracić życia. I co tutaj mnie czeka? O, niestety sobie przeszedłem. I jeszcze raz spróbujmy. Tutaj mnie czeka rozwalanie tych bloczków, tak aby zgasić ogień. Rzucamy do góry i w prawo, do góry i w lewo, do dołu i w lewo i do dołu i w prawo. Pięknie, drzwi się otworzyły. Takie zagadki czekają mnie tutaj w tej grze. A to jest taka prosta zagadka z przesuwaniem. Jak widzicie, tutaj nawet jest taka podpowiedź od gry, w której mamy takiego węża. Dzięki temu wiemy, gdzie przesuwać tą bombę. Pięknie, kolejne przejście otwarte. Niestety tutaj mam przeciwnika. Nic z nim nie zrobię, bo na razie nie mam co mu tutaj postawić. O, tutaj jest jeszcze jeden. Muszę go unikać. I pięknie, pięknie, pięknie. Lodowy bloczek. Lodowe bloczki mogę przesuwać, ale powinienem zrobić tak. Przesunę go tutaj, tutaj i wrzucam do góry. Dzięki temu to przejście jest otwarte, a ja mogę się udać w lewą stronę. Tutaj też będę musiał coś zrobić, dlatego najpierw zapalę ogień, zabiorę ze sobą ten bloczek i zobaczcie, on powinien znajdować się tutaj. Co mi to da? Spróbujmy jeszcze raz. Być może coś tutaj mi nie wyszło, ale aby mi się... O, niestety nie udało mi się rozwalić tego przeciwnika, ale spróbujmy jeszcze raz.
Czyżbym mógł zrobić tak, że wrzucę sobie to tutaj. Niestety nic to nie daje. I w zasadzie bardzo dziwne, że nie wiem w jaki sposób teraz mógłbym sobie przejść. Tutaj mam podpowiedź, że to jest bardzo gorące, ale niestety nie wiem co zrobić. To przejście mi tutaj nic nie daje. I jak widzimy podpowiedź, pewne miejsca, które są tutaj, potrzebują odpowiednich przedmiotów. Ja aktualnie nie mam nic, co mogłoby mi pomóc, dlatego też muszę sobie przejść gdzie indziej. Zobaczmy, co tutaj z prawej strony mnie czeka. Tutaj jest jakiś gość, którego podpalam. On się spali i z niego w zasadzie nie powstanie nic. Dlaczego tutaj nic mi to nie dało? Co ja mogę zrobić? Aha, on mówi, że lód podróżuje przez te kolce. Jak ja mogę to wykorzystać? Rozwalmy to. Niestety tutaj nie mogę nic zrobić. To będzie zatem jakaś trudniejsza zagadka, moi drodzy. Jakby to przejść teraz? Czy ja tutaj mam gdzieś kostkę lodu, którą mogę wykorzystać? Wydaje mi się, że nie, ale spróbujmy. Aha, już wiem o co chodzi. Dobrze. No niestety umarłem, ale powtórzę sobie w tym samym momencie, w którym mi nie wyszło. Już wiem o co chodzi, moi drodzy. Muszę sobie rzucić tutaj tą kostkę na dół w tego przeciwnika, tak aby on się o nią rozbił. I pięknie. Teraz już jest kłopot z głowy. Tylko co dalej? Dlaczego on nie rozwalił mi tutaj tego przejścia? Tak bardzo mi było to potrzebne. Spróbujmy zatem jeszcze wymyślić coś innego. Czy tutaj da się coś zrobić? No raczej nie. Zatem udamy się tam do góry, być może coś będzie możliwe w innym miejscu. Tutaj mam ten ogień, tutaj mam możliwość rozwalenia tej kostki. Ten ogień tutaj musi być zniszczony przez ten lód. Jak ja go mogę tutaj zgasić? Czyżby przy wykorzystaniu tego tutaj stwora? Ale jak tą kostkę zabrać ze sobą? Jak ją zabrać tam na prawą stronę? Zupełnie nie wiem. Wydaje mi się... Aha, już rozumiem. Ten przeciwnik musi rzucić tą swoją kulę. O, pięknie, albo jeszcze lepiej, musi wybuchnąć na tym. I teraz, dzięki temu, że przesunę sobie te elementy w dół, no to jestem w domu. Przesuwam sobie lód tutaj i tutaj i drzwi się otwierają. A to, moi drodzy, jest coś, co przysporzyło mi bardzo dużo kłopotu. Otóż, teraz mamy walkę z bossem Zorro. Jesteśmy gotowi? Oczywiście, że nie, ale walka jest całkiem przyjemna, chociaż męcząca. Chodzi o to, żeby spalać wszystkie trzy te stosy drewna i dzięki temu, że tutaj mamy bombę, to strzelamy w tego przeciwnika. Zobaczcie, zobaczcie, on, no niestety nie udało mi się, żeby doleciał do mnie, kiedy ta bomba wybuchała i dzięki temu, że mi się nie udało, no to tutaj on wyspamował przeciwników, którzy dają mi trochę życia, a dzięki temu mam chwilę wytchnienia od pokonywania tego przeciwnika. O, muszę go unikać. Rozpalamy ogień. Aktywujemy bombę i czekamy. Niestety on się ani nie myśli ruszyć do mnie, uciekł gdzieś w przestworza i znowu mi tutaj wrzucił tych przeciwników, którzy mi nic nie robią.
Gra jest naprawdę bardzo przyjemna i to takie połączenie zagadek oraz elementów przesuwania zręcznościowych takich jest bardzo przyjemne. O, pięknie. Czyżby teraz dostał? Cudownie. I tak musi albo dwa, albo trzy razy dostać, żebyśmy go pokonali. Chodź tutaj, duży placku. Są to te takie placki z syropem klonowym chyba, tak mi się wydaje. Ja niestety mam bardzo mało życia i będę musiał powtórzyć sobie walkę z bossem. Szybciutko, szybciutko. Mam nadzieję, że tym razem się uda o wiele lepiej go pokonać. O wiele sprawniej. O, bomba aktywowana i on dostał ode mnie jeden wybuch zaliczony. Ja chcę jakieś serduszka. O, niestety nie udało się po raz drugi. Zakończę zatem rozgrywkę, moi drodzy, w tym momencie. Mam nadzieję, że sami na własną rękę przejdziecie tego bossa. Dzisiaj dziękuję wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam, cześć.